Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Dicey Dungeons. Jest to bardzo przyjemna gierka RPGowa, gdzie naszym bohaterem jest kostka. Będziemy grali jako kości i tutaj elementy kościane są w tej grze dość dużym, jakby głównym mechanizmem, który będzie napędzał tę produkcję. Twórcą tej gry jest Terry. Możecie go kojarzyć z takich gier jak Super Hexagon czy VVVVVV. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem liczbę V w nazwie tej gry. A, co jeszcze ciekawe, oprócz tego, że powinniście kojarzyć te gry, bo to są dość, moim zdaniem, charakterystyczne indyki, to tutaj będzie nam przygrywać Chipsel. Chipsel, która też tworzyła muzykę, jeśli dobrze pamiętam, to jest ona, nie? Która tworzyła muzykę do Super Hexagona, jak również niektóre kawałki słyszeliśmy również w Just Shapes and Beats, więc znana również persona. I oto tak tutaj mamy teraz do czynienia z Dicey Dungeons, które właśnie wczoraj wyszło, więc tuż po premierze nagrywam dla was odcinek. 54 zł na Steamie kosztuje, jeszcze złapiecie się na zniżkę, kupicie szybko, a ja wam teraz chcę zaprezentować, na czym to polega, bo gra jest bardzo przyjemna. Nie jest skomplikowana, ale jest fajnie rozbudowana w taki sposób, że mi się to podoba i z chęcią wam pokażę, jak to będzie tu wyglądać. Więc Dicey Dungeons to ogólnie jest taki konkurs, w którym będziemy brali udział. Do wyboru będziemy mieli 6 różnych klas. Na początku mamy klasę Warrior, czyli typowy taki po prostu walczący, tak? Poziom trudności używania go to tylko jedna gwiazdka. Mamy jeszcze innych tutaj do odkrycia. Wiem, że jeden z nich to na pewno jest złodziej, a reszty myślę, że będziemy odkrywać, może poznamy podczas gry. Więc na początku wybieramy sobie Warriora. Nie wiem, czy będzie cutscenka. Będzie cutscenka. Time for another round of Dicey Dungeons where the fun never stops. Jest Lady Luck, która jest prezenterką ogólnie tego show. Jakby no tutaj miałem, na początku była tutaj jakby tutorial, który szybko sobie przeszedłem, więc teraz po prostu macie taką oto wstawkę. No ogólnie pojawia się nowy bohater i on po prostu zostaje rzucony na taką arenę specyficzną. Dicey Dungeons ogólnie. Just like our contestants who are trapped here forever. Tak jest. I na czym polega gra? Będziemy sobie chodzić po takich poziomach, zobaczcie, że poziomów zawsze jest 6 i będziemy starali się dojść zawsze do wyjścia. Możemy iść szybciej, możemy iść wolniej, będziemy zbierać expy, będziemy zbierać monety, będziemy walczyć z przeciwnikami, tutaj slime na mnie czeka oraz jakaś żaba. W tych skrzyniach najczęściej są jakieś nagrody. No i teraz tak, tu mamy HP, tu mamy monetki, tutaj mamy liczbę kości, którą będziemy mieli na start. Żeby zrobić kolejny level up, no to musimy zdobyć 2 gwiazdki, czyli 2 punkty doświadczenia musimy zdobyć. Equipment to jest rzecz, która jakby tutaj nam pokazuje, co mamy w plecaku i co mamy wyekwipowane, jakie rzeczy. Mamy wyekwipowany miecz, który daje nam na razie tylko takie o podstawowe sposoby na walkę. I potem oczywiście te rzeczy, które będziemy zdobywać, będą też mocno nam dywersyfikowały naszą postać. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda po prostu w praniu. No to jest ogólnie... Jest tutaj element eksploracyjny, ale przede wszystkim jest tutaj skupiona uwaga na walkach, na pojedynkach. Są też sklepy, są różne nagrody, są jabłka, które nas leczą, ale to wszystko z czasem zobaczymy. Naszym przeciwnikiem jest żaba, która ma 9 HP, mamy 24 HP. Fury oznacza, że jeżeli dostanę 8 HP obrażeń, to będę mógł zduplikować następną akcję, czyli po prostu ją powielić, tak? No im więcej obrażeń dostaję, oczywiście tak jak widzicie, będę dostawał więcej tej furii całej, którą będę mógł tutaj użyć. Tu mogę też podejrzeć, jakie tutaj ruchy będą miał przeciwnik, jak będzie miał przeciwnik. Ma tutaj małą tarczę, którą będzie mógł się chronić i też ma taki mieczek, który zawsze będzie dawał plus 2 do obrażeń. Więc możemy zawsze podglądać, jakie ataki mają przeciwnicy. To jest bardzo fajnie pomyślane, bo tutaj teoretycznie wszystkie tutaj rzeczy są pokazane po prostu jako takie miejsce, gdzie można postawić kostkę. Co ciekawe, to jest na tyle fajna gra, że spokojnie mogłaby tutaj pojawić się wersja jakaś, powiedzmy, nie wiem, fizyczna tej gry, tak? Może twórca będzie o tym wymyślał w przyszłości. Jako, że jesteśmy wojownikiem, to mamy coś takiego jak combat roll, taki specjalny skill, który pozwala nam przerzucić jedną z kości, ale 3 razy mogę to użyć na turę, więc przerzucam oczywiście najniższe, udało mi się zdobyć 6 i pac, za 6 obrażeń. Nie mogę na razie w żaden sposób użyć drugiej, więc po prostu użyłem i kończę turę. Więc jak widzicie, walki są turowe, o, jemu wleciało i 5 i 6, także nie będzie dobrze. 8 obrażeń i furia od razu już jest gotowa na start. Ale limit break sobie zostawimy na atak od razu przeciwnika następnego, bo teraz to po prostu wystarczy, że robię tak i wygrałem, więc nie muszę się bardziej jakby męczyć. Tutaj mamy 2 expy, to są takie fajne, takie zobaczycie, myślałem na początku, że to jest jakiś pasek, ale nie, to są zawsze takie slociki, tak, bo dostajemy dość małe liczby expów i monetek. I tak samo w sklepach czy
czy przy level upie, to są też małe liczby istotne. Więc przechodzimy sobie tutaj pomiędzy takimi połączeniami, to wszystko jest generowane losowo, każda gra będzie generowana losowo, to też jest bardzo piękne. Okej, i teraz mamy jakąś właściwość specjalną tego naszego slime'a tutaj przeciwnika. Slime is strong against poison. Co znaczy, że będzie silny na truciznę. Te trucizny go nie będą za bardzo boleć. Zobaczmy, jakie ma ruchy. Może używać parzystych, żeby dodać truciznę. Trucizna z nami zostaje do końca gry, z tego co wiem. I slime ball też dodaje nam dwa trucizny. Ale przepraszam, to jest to samo. To jest dokładnie samo, tylko dwa sloty na to. A to myślę, że trzeba gościa wykończyć jak najszybciej się da. Na początku sprawdźmy, czy mamy szobę. Uruchamiam furię. The next equipment will be used twice. Czyli to. Zadam mu 12 obrażeń na start. I do tego jeszcze chciałbym go dobić, ale niestety problem jest taki, że mam tylko jeden element ekwipunku, więc na razie nic mu nie zrobię. A on będzie mnie truł, skubaniec. Zdaję obrażenie i jeszcze truję. No właśnie, trucizna, jak widzicie. Będę tracił 2 punkty zdrowia na początku każdej tury. Będzie przechodzić to przez tarczę. I będzie się to oczywiście zmniejszać o 1 przez każdą turę. Czyli teoretycznie trucizna oczywiście nie zostaje do końca gry. Nie wiem, czy mogłem tak do końca walki, mogłem tak powiedzieć. Trucizna będzie maleć co ruch. No dobra, a zostało mu 2 HP, nie ma co kombinować. Pozbądźmy się go, idźmy po nagrodę. Czasami z przeciwników też chyba wypada. Potrafi wypaść jakaś nagroda, a może nie? Może przy level upie są nagrody? Mówię, pograłem dosłownie 10 minut, więc będę się uczył tej gry razem z wami. W końcu Grandka w ciemno i przypominam, że u mnie jest coś takiego jak harmonogram, możecie sobie w nim zobaczyć, którego dnia, jaki odcinek się pojawia na kanale. Szczególnie, że wydaje mi się, że Dicey Dungeon powinno pojawić się za 2 dni, bo zazwyczaj robię tak, że pierwsze 2 odcinki jakby wyznaczają to, czy chcecie zobaczyć, ja wiem dzięki temu, czy wy chcecie zobaczyć tego więcej, czy po prostu zostawiamy tę grę na 2 odcinkach i lecimy do innych. Bo ja tak jak mówię, ten kanał mój stawia na różnorodność przy okazji, a nie ogrywaniu, prawda, jednej serii przez 3 miesiące. Czyli jesteśmy na poziomie 2, dostajemy 4 HP i będziemy dostać jakąś nagrodę. Dostaliśmy w tym przypadku dodatkową kostkę. Super. Mamy teraz 3 kostki. Najgorsze jest to, że nie mamy za dużo equipmentu, więc na razie nic nie możemy z tym zrobić, ale tu często dochodzi, proszę bardzo, i mamy młotek. Czyli proszę bardzo, dajemy obrażenia elektryczne, ale kiedy wyrzucimy 6, dodajemy jeszcze jakiś tutaj szok. I efekt szoku oczywiście jest dla mnie, jeszcze nie pamiętam, nie jestem w stanie, dopiero się uczę tej gry, pamiętać wszystkie efekty każdego elementu tutaj w tej grze, ale zaraz się przekonam. Proszę bardzo, drugi poziom już jest całkowicie zaspamowany przeciwnikami. Mamy sklep, mamy Sneezy'ego, mamy jakąś Dryadę i mamy jakiegoś Stereohead. Okej. Oczywiście przy level upie też regeneruje nam się całkowicie zdrowie. To też jest istotne. Pójdźmy po tę skrzynkę. Wiem, że skrzynka nam się mocno przyda. W tej skrzynce może być kolejna rzecz. Aha! Strong against poison. Tylko teraz tak, czy ja zlamiłem? Nie, od razu, jeżeli mamy możliwość i pusty ekwipunek, to od razu te rzeczy, które łapiemy, od razu się ekwipują. Bardzo dobrze, bo to bym zapomniał. No i proszę bardzo, inflict one shock. Akurat mamy 6, także pięknie. I booms. Shock, to co to znaczy? Temporarily disables random equipment. Okej. Okay. Czyli będzie mogła użyć... nie będzie mogła korzystać z jakiegoś equipmentu, któregoś z tych, randomowo. O, będzie mógł jeszcze na 6, będzie mógł się leczyć przy okazji. Venus Flytrap i Poison Slingshot. Aha, to oznacza, że musi wrzucić łącznie kości o wartości 12. Jak będzie tutaj wrzucać te kości o wartości 12 i to dojdzie do zera, to w tym momencie nasz przeciwnik, w tym przypadku ja, dostanę 4 punkty trucizny. Tak to działa. Są różne efekty też na kości. Czasami trzeba wrzucić parzysto, czasami konkretną liczbę, czasami maksymalnie jakąś wartość na kości, więc to są bardzo fajne rzeczy. Mamy 2 czwórki. Myślę, że będę próbował też wyrolować większą wartość, skoro mam zapas, niestety się nie udało, więc tylko 4 obrażenia będą mogły jeszcze wejść w niego. I to tyle. Jest silna przeciwko truciźnie, więc na razie nic nie zrobimy. Shocked. Nie może użyć, to też będzie się leczyć prawdopodobnie. Użyła jednej kości, żeby... Bo można nałożyć kości, żeby po prostu zdjąć ten paraliż, powiedzmy. Bardzo fajny, w bardzo fajny sposób, moim zdaniem, są tutaj te elementy zrobione. W bardzo taki prosty, ale niesamowicie grywalny. Mnie to mocno cieszy, tak jakbym grał w jakąś małą planszóweczkę. Tak, by the way, to przypominam też, że mam drugi kanał, Plansza po kostkach. Możecie zobaczyć ją na stronie głównej. Podlinkowuję ją zwykle tam po prawej stronie kanału, są te polecane kanały i to jest, razem z Szynką prowadzimy kanał planszówkowy, gdybyście chcieli zobaczyć dla odmiany jakąś planszówkę ciekawą, jeżeli lubicie. Albo się w ogóle zaangażować mocniej w planszówki, bo nigdy nie graliście. Planszówek jest też masakra teraz na rynku, bardzo dużo. Będziemy starali się znowu tutaj wrzucić 6, więc myślę, że będziemy przerzucać na razie najmniejszą wartość na kościach, licząc, że będzie 6. Mamy tylko i wyłącznie 2 czwórki.
Nie ma innego wyjścia. Mogę oczywiście użyć furii, żeby wykończyć ją szybciej, ale ja tę furię zostawiam na następnego przeciwnika. Na razie. O, też ma niskie wartości. Na szczęście wybrał tu największą. I tu pozostałe, no właśnie, przygotowuje się do tej bardzo potężnej trucizny na nas. Oczywiście możemy zawsze, jak mówię, uciec z walki. Nie wiem, co to robi, bo nie testowałem. No dobra, czekamy tu na szóstkę, więc w razie czego oczywiście przerzucamy najmniejszą wartość. Może coś się uda, jest szósteczka, pięknie i bum. I jest szok. Jeszcze przerzucimy czwórkę, mam piątkę w zapasie w razie czego i druga piątka, super. I proszę, i po krzyku, zresztą nie zauważyłem, że ona już tak była dead. Dostaliśmy 2 XP i tak będziemy w sumie przechodzić przez każde kolejne potyczki. Dlatego fajnie będzie pokazać po prostu inne postacie za każdym przebiegiem, bo w sumie nawet to jest bardzo prosto zrobione. Jak przejdziemy Warriorem, to odblokujemy od razu Herosa numer 2. Bump! Zobaczcie, to jest taka trochę mniejszy ekwipunek. Dlaczego mniejszy? Bo zobaczcie. Ekwipunek dzieli się na duże i na małe. Te duże zajmują 2 kratki. Zawsze wyekwipować może maksymalnie tam 6-kratkowce, a ten malutki jest takim dodatkiem i ich można kilka zebrać, tak? Bump jest spoko, ponieważ zamiast przerzucać, jak mamy na przykład piątkę, możemy użyć bumpa tylko pojedynczo na daną turę. Możemy użyć plus 1 do wartości kostki. Bardzo przyjemnie. No i my się teraz furię użyjemy właśnie dla koledze Sneezim, czyli kichającym jeżu. Jeż, który ma jakąś, kurczę, ospę jeżną, nieważne, ma jakieś dziwne rzeczy ma. W ogóle tutaj jest bardzo ciekawe, potrzebuje jedynek, żeby zwiększyć jakieś ataki, patrzcie, w ogóle minimum 2, split a dice into ones, czyli rozrzuca, dzieli kości na mniejsze, na jedynki same. Minimum 2, ale minimum 2 na wartości, czy minimum 2 na wartości prawdopodobnie. W ogóle bardzo specyficzny tutaj jest jego jakby zestaw do walki. Dobra, co my chcemy zrobić? Chcemy użyć Fury, kiedy będziemy na to gotowi. Wylosujemy jakąś szóstkę. Spróbujmy przerolować na razie, jest piąteczka, no to rolujemy niższe wartości. Dobra, to piątka oznacza, że mogę teraz podbić plus 1. I teraz użyjemy Fury i połączymy to z tym. Dostaniesz 6, 12 i jeszcze szok razy 2. Bo to jest podwójne użycie. Podwójne użycie warto używać właśnie ze specjalnymi jakimiś efektami, statusami, no bo sami widzicie, że to daje też podwójny efekt. Teraz jego 2... Dwie z tych narzędzi będzie zablokowane. No a czwórkę użyjemy, żeby tutaj kiznąć. Mam nadzieję, że kolejna tura to już będzie... że kolejną turę będzie już wygrana. Co on tu wymyśli? Dał 2, podzielił na 2 jedynki, więc będzie mógł to zrobić. Aha! Każda jedynka zadaje 2 obrażenia. Rozumiem. Tak to działa. Myślę, że powinniśmy go teraz spokojnie wykończyć. Nawet nie muszę za bardzo się chyba skupiać na szukaniu lepszych wartości, chociaż no znowu mogę zrobić to. I bum. Gdybym tam wrzucił szóstkę, to dostałbym szóstkę z powrotem i dodatkową kość o wartości 1. To może być ciekawe dla różnych strategii w tej grze. 2 expy, mamy level 4. Czy dostajemy coś w nagrodę za level 4? Tak, możemy wybrać nagrodę. Możemy dorzucić sobie Spike Shield albo Boomerang, ale widzę, że te umiejętności są przypisane do klasy, ponieważ kiedy grałem sobie tutorialowo przed chwilą, dostałem dokładnie te same dwie rzeczy. Czyli wydaje mi się, że tu będziemy mogli po prostu każdą klasą wybierać sobie jakieś bardzo takie przyjemne przedmioty. Z jednej strony myślę, że Spike Shield jest spoko, ponieważ zobaczcie, że maksymalnie wartość 5. I to oznacza, że wartości parzyste będą zadawać obrażenia, czyli 4 albo 2, a jak trafimy na nieparzyste, to będą nam dawać one obronę przeciw obrażeniom. Przeciw obrażeniom. O, może tak. Bumerang za to zmieściłby nam się od razu, tak? Czyli jeżeli weźmiemy to, no to nie będziemy mogli wszystkiego używać, tylko tu bumerang oznacza, że zadam podwójne obrażenia przeciwnikowi, ale też pojedyncze obrażenia sobie. Także jak tu wrzucę, czyli 12 dla niego, 6 dla mnie, nie? Myślę, że weźmiemy wszystko Spike Shield i sobie zobaczymy, co tu będziemy mogli wymodzić. Co tu pozmieniać? Możemy w sumie, zobaczcie, wyjąć sword. Hammer to jest taki sword, tylko z dodatkiem, więc mi się wydaje, że podstawowy miecz zostanie zmieniony. Wtedy będziemy walczyć tak, jakby to była lewa ręka i prawa ręka, nie? Ale jestem ciekaw, czy możemy mieć 3. Proszę bardzo, byśmy chcieli, możemy mieć nawet i 3 broni. Nie wiem, gdzie on, skąd bierze trzecią rękę. Co jest jego trzecią ręką, żeby trzymać takie rzeczy? Dobrze, nie zastanawiałem się nad takimi głupotami, czyli zostajemy Spiked Shield, w razie czego gdybyśmy chcieli się chronić przed obrażeniami. Ale mamy jeszcze sklep! Mamy 4 monety i proszę bardzo, co my tu mamy? Hey there, do you fancy? What do you fancy? I'd offer a discount, but honestly, the sales targets down here are intense. Snowball. Jeżeli chcemy dodać nieparzystą kostkę,
to zadam obrażenia zamrażające i jeszcze zamrożę jedną z kości. Zamrażenie kości oznacza, że jej wartość spadnie do zawsze wartości 1. Dowolna kość będzie miała potem 1. Nightstick shocks the enemy. Czyli zawsze będę mógł szokować przeciwnika. Czyli jak będę miał jakieś słabe, na przykład dwójki, albo no dwójki w sumie, tak? Jak nie będziemy chcieli rzucać wyobrażenia, to możemy użyć, żeby szokować przeciwnika. A tutaj first aid kit, czyli jeśli nawrzucamy tutaj 16 punktów wartości, to możemy się uleczyć. Ale to jest, moim zdaniem to dość dużo. First aid kit to jest dużo, ale leczy też całkiem sprytnie. To może nam wydłużyć życie naszej postaci w sumie. Ale ja bym się chyba pobawił, skoro szok mamy już, chociaż moglibyśmy stakować ten szok całkiem ciekawie. Właśnie, zrobić taką elektryczną postać, ale bym chciał pokazać na razie różne inne zabawki. Na przykład chciałbym pokazać właśnie, jak działa snowball. Mamy w ogóle, zobaczcie, różne kolory, 4 kolory. Jestem ciekaw, czy kolor też odpowiada za jakąś wartość dodaną danego narzędzia. Wszystko bardzo ładnie się animuje. Stereo head is weak to shock, ale nam się trafiło. Nie lubi bardzo elementów szokowych. Co tu ma? Sonic Wave weakens enemy. To znaczy, że mój equipment będzie miał mniejsze będzie miał te właściwości. On ma tego Sonic Wave, więc będzie atakował po prostu falą akustyczną, soniczną. Max 5. I to zada akurat ładne obrażenia. Nie, przepraszam, to było Shield zrobił. No tak, Even to jest, jasne, dobra. Czy ja pomyliłem even z odd teraz? Czy parzyste, nieparzyste? Bo już teraz zacząłem się gubić. Odd? Even to jest parzyste. Odd to jest nieparzyste. Powinno być. Co my tu możemy zrobić? Damage. Dobra, jeszcze co? Będziemy przerzucać te kości oczywiście. Im niższe wartości. O Jezu, ale słabo. O, ale słabo. Możemy jeszcze podbić coś. No dobra, podbijmy. Do 4 chociaż. Szok nie wejdzie. A, nie! Bo rozumiem, jeżeli jest... Jasne, czyli ja nie muszę wbić tam tego, że on jest zszokowany, sparaliżowany, tylko obrażenia typu prąd, w tym przypadku szok, zadaje podwójne obrażenia. Na tym to polega. Dobra, tu nie może być, ponieważ tu jeden, no właśnie, 1, 3, 5. Od nieparzysty, nawet nam podpowiada wreszcie. Czyli niestety tutaj wykorzystałem tej kości, więc nie było to optymalne rozegranie. 2/6 skubaniec. Nie mógł nic zrobić! Ha, loser! Ponieważ miał oba ruchy, to max 4 na kości musi być, a nie ma żadnych przerzutów. Jak mu zawsze jak mówię przerzutek, kojarzy mi się to z jakimś rakiem czy innym kurczę chorobą. Nie, no nie chcę, żebyśmy tego tak kojarzyli, ale przerzut kością, no, no tak to brzmi. W ogóle zobaczcie, że shield nam zostaje. Ja za dużo w Slay the Spire grałem. Myślałem, że shield będzie nam spadał, a tu proszę bardzo, możemy się bronić. Rzeczywiście, tak jest napisane. Even daje damage, a odd daje shield, czyli nieparzyste dają nam obronę przed obrażeniami. Co jest całkiem spoko? No 6 to wiadomo, do czego używamy, szczególnie, że tylko prawie go wykończę za chwilę. Dobra, to jest od, czyli tu musi być, no tu mamy w sumie, dobra, to poczekajcie, wyrzucimy, o jest 6, tu ma być max 5, ale zobaczcie co mogę teraz zrobić, pokażę wam to, i dostałem kolejną, gdybym chciał, to w taki sposób mogę też rozmnażać kości, gdybym bardzo ich potrzebował. Dobra, to myślę, że 3 mamy tutaj do użycia, tam jest max 5, 6, kurczę, no najgorzej, teraz kiedy 6 nie potrzebujemy. Dostałem 5. Bardzo ładnie. Tylko teraz tak, tu bym zadał 5 obrażeń, tu zadam 5 obrażeń, jeszcze zrobię freeze, to chyba to użyję. Tak jest, on jest tutaj zamrożony. Turns the highest dice rolled into a 1, no ale oczywiście my tutaj i tak go... O, znowu się pomyliłem, znowu myślałem, że go wykończymy, bo 3, a to daje mi więcej niż shielda, to nie jest źle. To dalej jesteśmy w stanie przeżyć jego ataki. No, efekty działają. Weakens co robi? Temporarily weakens random equipment. Equipment becomes less powerful, oczywiście. Snowball minus, a teraz tylko zada obrażenie, będzie mógł zamrozić, także mój snowball teraz jest mniej skuteczny, ale on ma tylko 3 HP, więc bez względu na to, co się stanie, i tak już dead, pokonany. XP 2, monetka 1. Oczywiście możemy wracać do sklepów, no nie muszę nawet jabłka jeść. Możemy wracać do sklepów i w razie czego kupić sobie jeszcze jakieś rzeczy, jak oczywiście jeśli nas stać. Za jedną monetę możemy to kupić, niech będzie ten super, ten first aid kit, w razie czego na przyszłość. Ciekawe co jest tam jak zjem, mimo że nie muszę, full health, nawet nie pozwoli mi zjeść, no to czyli jest mądre. Okej, okay. O kurczę, no i poziom 3, tu już są przeciwnicy na poziomie 2 i 3, mam jakieś Yeti, co lubi skarpety, o podoba mi się to, czy można wtedy, wiecie co, to może można wzmacniać nasz ekwipunek. Idziemy tutaj go zabić kaktusa, bo akurat tutaj mamy skrzynkę, jestem na poziomie 3, więc spoko. Panie kaktus,
To pan kaktus, on jakoś taki przestraszony ten kaktus jest. Co on to potrafi? Cactus Spear i Cactus Shield. O, Thorn. Nie wiem, co to robi jeszcze. I reusable. Add one thorns. To mi się kojarzy tylko i wyłącznie z... czym? Z... Towerfall Ascension. Tam też były. Bramble tak zwane. To wiadomo, to po angielsku ja to spolszczam bardzo mocno, ale my zawsze nazywaliśmy strzyną Bramble. Okej, okay. Czyli co? Szukamy jakiejś mocnej wartości. Spróbujmy rzucić też dwójkę. Jest szóstka. Pięknie. Mogę użyć tego, żeby zdobyć jeszcze jedną kość. I wtedy mógłbym użyć wszystkich pięciu kości. To jest max 5. Czwórka będzie atakowała. Szóstka może być na szok i wtedy mamy jeszcze coś z trójką do zrobienia. W sumie wiecie co? Spróbujemy. I sobie jedynkę przerzucimy i zobaczymy, co nam wyleci. Proszę bardzo, kolejna trójka. Tylko tak, wychodzi na to, że i tak nie potrzebujemy czterech kości teraz, nie? Bo i tak używamy tej opcji tylko po to, żeby dostać kość, więc to nie jest nam potrzebne. Jest szokowany troszkę chłopak. I teraz tak, tu mogę dać tylko od, czyli nieparzyste. Bardzo dobrze. Trzy obrażenia jeszcze go zamrozimy i jeszcze dorzucimy max 4. To też zadaje obrażenia 4. Z tym nic nie zrobimy. O kurczę. Aha, ale jedno mu na szczęście zmniejszyliśmy. No dobra, Forms chyba się domyślam, co to może oznaczać. Jak będę zadawał mu obrażenia, sam dostanę zwrotkę obrażeń, tak? Enemy takes one damage if they attack this turn. One for each thorn. Czyli tylko za każdym obrażeniem dostanę też obrażenie. Ale mam furię naładowaną. Można by spróbować ją uruchomić, patrzcie. Mamy bump. Mamy szóstkę. Uruchamiam furię. Dziab. I dziab też obada dwa obrażenia, ale on ledwo żyje już dzięki temu. I oczywiście możemy teraz go nie atakować, możemy to jakoś przeżyć na następną turę, albo po prostu go wygonić, bo on może nam zadać więcej obrażeń, tak czy siak. Przerzucamy. O, szóstka. A potrzebujemy w sumie wartości... No i tak muszę szóstkę przerzucić, bo nawet tutaj nie użyję, ani tu nie użyję, bo szóstka nam już jest niepotrzebna, niestety. O, wciąż słabo, ale mamy chociaż max 5. Dobra, może tu spróbujemy. 3. To zrobimy tak. Zamrozimy gościa. No jedynkę tylko użyć po to. O, to jest shield. No dobra, to chociaż da nam jeden punkt ochrony chociaż. Niech będzie. O, jakie niskie wartości. Wszystkie trzy. O, aleśmy gościa zgasili. On sobie dodaje po prostu thornsy. W taki sposób walczy kaktus. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba system, jaki tutaj działa w tej grze. Jest naprawdę bardzo przyjemny. No i co? Standardowo bump plus jeden, bardzo przydatne plus jeden. Szczególnie jak musimy tu polować na szóstki. Tak, bo wtedy mamy pewność, mamy 33% szansę na to, że nam wpadnie szóstka za każdą kość, tak? Bo wtedy piątka może być szóstką i szóstka jest szóstką, tak? Z tym plus jeden, więc mamy za każda kość, to jest 33% szansy na to, że będzie szóstka. Że uruchomimy atak szokujący. 3 expy i jedna monetka. Jeszcze nie ma level upa. Dobra, no i co mamy w nagrodę dostaniemy? Zobaczmy. Blight, double poison. To troszkę nam średnio pasuje pod build. Możemy to ładować, to podwójna trucizna. Jestem ciekaw, czy te liczby się przenoszą pomiędzy walkami. To ciekawe jest. Do sprawdzenia. No to nam troszkę nie pasuje, bo mamy tutaj podwojenie trucizny, ale my nie jesteśmy truciznogennymi typkami. First aid kit. W sumie patrząc na to, ile mamy HP, no można first aid zacząć używać później. Na razie możemy zjeść coś. Trzeba też pamiętać, że... No właśnie. Trochę głupi też ruch. Pamiętamy, że przy następnym level upie, chociaż może i nie głupi, ale trzeba uważać, bo następny level up to jest resetowanie HP, więc będziemy mieli maksa. Zobaczmy, co tutaj jest. Mogę coś zaupgrade'ować, czy to będziemy coś kosztować? Ten golej w ogóle z nami nie chce rozmawiać. Co byśmy chcieli podnieść? Może, mam nadzieję, że hammer. Co ty na to? Uuu, patrzcie, on potrafi zmniejszyć. A co tutaj jest? Nie ma wyznaczonego maksa i każda karta, każdy equipment ma swoją wersję potężniejszą, jak w Slay the Spire. Co to mamy? Bump, dice, dice value, two uses, i mogę podwójnie użyć, a snowball co robi? O, zawsze plus 2. Widzicie, to jest fajne. A jaki jest koszt? A może to oznacza, że tylko jedną kartę mogę podnieść? No i teraz mam trudny wybór, nie? W sumie to, że zmniejsza... Wiecie co, to jest całkiem spoko, wtedy będzie... Hammer będzie mniejszy, ja bym chciał to zrobić. I co teraz? Upgrade? Equipment upgraded, świetnie. I co? A, i koniec, bo to jest jednokrotnego użytku, super. To oznacza, że teraz możemy użyć na przykład first aid kit. Mamy tego więcej. Mamy teraz leczenie, w razie gdybyśmy tego mocno potrzebowali. Tam możemy w nie inwestować na dłuższe pojedynki. Jest Yeti, dobra, zwalczmy z Marshmallow na początku, to zwiększymy pewnie swój poziom do walki z Yeti.
Marshmallow wygląda, jakby był ognisty. Zobaczmy, co on potrafi. A, on jest lodowo-ognisty. To jest topiąca się pianka po prostu, nie? Dobra, czyli potrafi nas i sparzyć, i potrafi nas też zamrozić. Jest przeciwnik łączący dwie przeciwności losu ze sobą. Dobra, mamy szóstkę, także na początek bardzo ładnie. Już jest szokowany tym uderzeniem. Mogłem też, wiecie co, szóstce dać plus jeden, miałbym dodatkową kość i wtedy mogło być, szczególnie, że mamy teraz o wiele więcej miejsc, zdecydowanie mogłem to zrobić, mój błąd. No ale, max 5, myślę, że używamy do tego, żeby trochę się ochronić przed jego atakami przy okazji. No i co, i tu mamy od. Od to jest różnica, no to spróbujmy, no to wiecie co, bez przerzutów, po prostu. Dziab i go jeszcze zamrozimy. I będzie miał jedną kostkę z mniejszą, bo to tyle, co mogliśmy zrobić. Tylko ma dwie kości, żeby było ciekawiej. A, będzie nas jednak parzył. I teraz właśnie, zobaczcie, jak to jest fajny efekt sparzenia. Żeby użyć tej kości, muszę dostać wyobrażenia. Jak jej nie użyję, to nie wiem, czy ten ogień schodzi? Chyba schodzi. Zresztą możemy zobaczyć. Może ta kość będzie płonąć zawsze. Możemy zrobić test. Dobra, bardzo fajna muzyka jest w tle, no wiadomo, chipsel, tak? No to jednak jakość, prawda? Dobra, mamy czwórkę, możemy to podnieść do piątki. W sumie mam dość duże wartości, może nie ma co ryzykować. Mamy też oczywiście płonącą piątkę, ale teraz robię testy. Nie dostałem żadnych obrażeń. Hammer, dobra, spróbujemy. Spróbujemy zrobić... Szo, jest szósteczka. Bardzo ładnie, jest szokowany kolega. I tu zrobimy również... Nie będę się już bawił chyba w przerzucanie kości. Zrobimy mu po prostu zamrażarnię. No i dobra, i zobaczymy, czy rzeczywiście ta kość przestanie płonąć. Jest szokowany kolega, ale i tak będzie znowu nam zrobił burn. Tak, czyli jak widzicie, jak najbardziej pali nam te kości, ale płonięcie jakby kości mija po czasie, co jest bardzo spoko. Okej, co dalej? Mamy szóstkę, więc możemy wygenerować kolejną kość. Super, mi się podoba i od razu lecimy. Aaa, co ja się zastanawiam, jak gość już padł. I level up. Kolejne 4 punkty. Co dostajemy w nagrodę? Wow, mega, to jest czwarta kostka. Na razie idzie nam bardzo dobrze. Pytanie brzmi, czy poziom trudności rzeczywiście będzie rósł, bo na razie idzie dość gładko. Bardzo gładko, można powiedzieć. Nawet nie muszę jeść tego. Wydaje mi się, że też health jest związany z moim zdrowiem. No dobra, to czas walczyć z Yeti. Chodź Yeti, pokaż mi, czy masz różowe skarpety. Nie wiem, czy ma. Jest w butach. Weak to fire. No niestety nie mamy nic ognistego. Nie lubi ognia. No dobrze, mamy same niskie wartości. To jest smutne. Nie mamy nic, co te niskie wartości można by coś fajnego zrobić z tym. Można po prostu je przerzucić. Przerzucam jedną jedynkę, przerzucam drugą jedynkę, czwórki nam weszły. Czwórki u nas dawać obrażenia. Możemy zrobić na razie tutaj boom. Dobra, jeszcze raz dwójkę przerzucimy, jedynka weszła. Dice value można podnieść. To jest od, to jest potrzebne nam... Dobra, zrobimy tak. Boom go zamrozi. Co ciekawe, nie jest odporny na zimno, także jest tylko wrażliwy na gorąco, okej. Hammer. Hammer time! No to cóż. No możemy zadać mu jakieś obrażenia, a możemy też jakby przygotować się na leczenie. Tak zrobię nawet. Bo jestem ciekawy, czy to będzie przenosiło się pomiędzy walkami. To też jest dla mnie pytanie. Interesujące. On ma 4 kości skubany! Ale będzie nas zamrażał, a będziemy niskie wartości na kościach mieli teraz przez niego. Limit Break. Myślę, że to użyjemy, jak będziemy mieli wysoką wartość. Frozen 2. No właśnie, reklama drugiego Frozen przy okazji poleciała. No dobra, no to próbujemy wygenerować jakąś wysoką wartość na tych niskich wartościach. Bardzo dobrze nam idzie. Świetnie, dobra, chociaż jest piątka. Mogę ją podnieść do szóstki i będzie szok. Albo dać sobie obronę. Dobra, zrobimy tak. Pyk. I jedziemy. Tak jest, jest szokowany. Kurczę, dlaczego nie użyłem Fury w tym momencie? Zapomniałem, widzicie? Dobra, leczenie nam się będzie tutaj powoli generować. Dobra, użyjemy tego tutaj. Trochę obrony też się przyda. Snowball oczywiście dla ataku tutaj zamrażającego, a reszta, żeby trochę przyspieszyć zbieranie na zdrowie. No to moim zdaniem bardzo fajny układ jest tych na razie rzeczy. O, jest... Ma dwie jedynki, trochę słabo. I teoretycznie powinniśmy go zamrażać, bo mu sami pomagamy. Patrzcie, Frozen 5, o matko, same jedynki przez to. O, skubany. Zobaczmy w ogóle jego ruchy.
Do freeze one dice, freeze one dice, freeze all dice. Jak zdobędzie jedynki, to wszystko zamraża. Czyli widzicie, to jest fajne, bo to oznacza, że nie chcemy go zamrażać jednak. Nie chcemy używać tego zamrażania, ponieważ on z tego bardzo mocno korzysta i sam nam generuje przez to jedynki. Także nie warto. Zdecydowanie nie warto. No dobra, no to myślę, że użyjemy teraz furii. O kurcze! A patrzcie jak to, to zrobiłem przez przypadek, bo nie wiedziałem, że podwójny dwa razy użyję equipment, ale to zobaczcie. Okazało się, że ten sposób możemy duplikować sobie potężne kości. A jakbym tam wrzucił szóstkę i używając furii, czy zdobyłbym cztery kości? Byłoby ciekawe. No dobra, w takim razie, no to mamy, to jedziemy go zszokować. To mogłoby go ubić w sumie. Szóstki nie użyjemy tu, więc szóstkę będą użyjemy do first aid kit. Przygotować się na to. Możemy się uleczyć o 8, byłoby idealnie nawet z tym leczeniem o 8, bo mamy 8 obrażeń. Nie chcemy używać tego oczywiście. Tu max 5, żeby... No dobra. To możemy albo zdać mu obrażenia, albo sobie dodać tarczę. Dodamy sobie tarczę. I tu... A, no i proszę, zostaje nam jeden punkt. No jedynkę będziemy mogli na to użyć. Tak, nie chcieliśmy go zamrażać. On za bardzo na tym korzysta. Bums. Tak jest. I tak zamrozi nam dwie, więc dwie jedynki tak nam wlecą, by tego nie spion. I... Ja myślę, że od razu zrobimy to. I 8 HP, wyleczony, proszę bardzo. Ciekawe, czy tylko raz na turę można. Przerzucamy. Dwójkę przerzucimy. Jeszcze raz dwójkę przerzucimy. No świetnie. Super, dobra, ale możemy zrobić... To będą 4 obrażenia. Dice value plus 1. Kurczę, no nie zrobimy z tego 6. To nie ma znaczenia, czym go walnę. Nie, tu mogę go walnąć za 5, tu mogę go walnąć tylko za 4, więc chyba tak czy siak zrobię to. Dziap. I tu użyjemy prawdopodobnie, żeby dobić, a tego nie chcemy użyć. Nie chcemy tego używać. Jeszcze skubaniec żyje. O! Nie mógł nic zrobić, patrzcie. No nic, za wysokie liczby miał. Haha, nie mógł nic zrobić. I od początku oczywiście musimy zbierać 16, ale teraz, no proszę. Teraz to już... Już najmniejsze piwo. Będziemy oczywiście to robić. Znaczy nie, no nie, niepotrzebnie. Ło, nie no, to teraz to gość w ogóle nie ma. Szczególnie, że miał mało HP. Teraz przyszło mi. Oh, what are you even doing here? These dungeons used to be cool. Used to be cool. Cool to również chłodny, zimny. A teraz już nie są. Mało monetek, ale ekspy za to lecą jak porąbane. Zobaczmy, co znajdziemy w sklepie. Mamy 4 monety. Co byśmy sobie chcieli kupić? Dagger. Max 3. Do reusable. Jak mamy dużo kości, to możemy takim sztylecikiem cały czas dziabać i... No, dobra, okej, spoko. Recover... O! To jest chyba nawet... Healing Crystal nawet jest lepszy niż to, co mamy. Roll 2 sixes. O! Możemy inwestować, żeby od razu mieć 2 szóstki. Kurczę! Ja myślę, że ta gra ma bardzo duże predyspozycje na to, żeby być naprawdę wciągająca. W sensie, że tutaj te połączenia między tymi specjalnymi zdolnościami mogą naprawdę robić fajne kombosy. Podoba mi się to. Healing Crystal moglibyśmy wziąć, ponieważ on bardzo łatwo będzie nam... Będziemy mogli użyć po prostu resztki, żeby się leczyć. To jest moim zdaniem lepsze niż to, co mamy. I chyba to kupię jednak. Dagger też był całkiem... sztylet był całkiem kuszący. Zamieniamy to na to. Tutaj w sumie użyję 16 oczek. No to zobaczcie, tu jest plus 4. A tutaj używając tych 16... Jakbym same trójki tutaj użył, czyli użyłbym ich no 15 powiedzmy, czyli 5 razy 3 trójki, to miałbym... Tu miałbym... 15 zdrowe, to miałbym tylko 8. Zdecydowanie to jest potężniejsze niż First Aid Kit. Zdecydowanie. No, dobra. Jestem zadowolony z tego zakupu. Jeść na razie nie chcę, chociaż mogę, bo i tak przechodzimy na kolejny poziom. I jedziemy na poziom numer 4. I moi drodzy, zrobię jeszcze jedną walkę i na tym skończymy. Odkurzacz. O matko, odkurzacz. Wickerman i Snowman. No, jakiś sklepik, a tu mamy... Dobra, no bardzo dobrze, powalczymy z odkurzaczem. To będzie ostatnia walka na dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra. Spójrzmy, na co my tu mamy. Co on potrafi? Enemy moves. Dust cloud. O kurcze. Blind to dice, czyli nie będę wiedział, co pewnie jaka jest wartość na kości. Ciekawe. A na szóstce mi... O kurcze, nie możemy dopuścić, że miał szóstki. Oj, będzie ssał moją krew? Max 4 drain health. O, czyli zabiera nam... jak wampir. Ale to jest bardzo fajne, kurcze. Ale zobaczcie, jak to jest tematycznie też fajnie rozegrane. Ssi krew. Bo jest odkurzaczem, wysysa nam energię, mimo że nie jest wampirem. No, nie są te, to nie są kurcze archetypowi przeciwnicy, to po prostu jest odkurzacz. I z tym odkurzaczem walczymy i on nam wysysa życie. No, moim zdaniem mega. Mega pomyślane.
bardzo fajne. I wyzacie w bardzo fajnej takiej naprawdę prostej otoczce, ale ta prosta otoczka ma proste zasady, ale jest bardzo rozbudowana przez to. Mogę odzyskać 3 HP, ale na razie tego nie chcę robić oczywiście. Chcemy, żeby go zamrażało. Freeze one dice. No dobra, zanim będziemy oczywiście wrzucać, fajnie byłoby poprzerzucać coś te kości na jakieś wysokie wartości. Mamy 6, bardzo dobrze, rzucimy jeszcze 4. Zawsze mogliśmy rzucić na mniejszą, więc to nie zawsze warto. Dobra, czas szokować kolegę. Czas na pewno, no to użyć zamrażania, żeby nie miał za łatwo. On przed 6 może mieć, on ma 3 kostki. 6 mogą mu, mogą oślepiać mi kości, nie chcielibyśmy tego. Max 5 dałby shield, no to nawet to użyjemy. A z tym nic nie zrobimy, ponieważ to max 3. Nie mogę, w ogóle kość mogę przerzucać gdzie chcę, mogę kłaść jak chcę. Dobra, mam 5 do obrony, także spoko. Nie ma 6, bardzo dobrze. Najmniejsze wartości i tak używa, żeby tutaj Dust Cloud użył. I 4 obrażenia. Czy łącznie zadał mi, czekajcie, Dust Cloud do damage on 6 blank, drain health. Ha, ale co, wyciągnął nam to życie z nas czy nie? Chyba trochę się, kurczę, widzicie, jakoś tak nie zauważyłem, jak tam to wyglądało. Troszkę powinno być jakiś taki, przydałby się log tego, co się działo, tak? Żebym widział też podsumowanie walki, żebym bardziej widział, jakie zaszły reakcje pomiędzy tymi wszystkimi elementami. Tak mi się wydaje, że to byłoby przydatne, nie jest jakiś must have. O! Możemy zdobyć jeszcze jedną kość. Nawet to zrobimy. 1 od razu przerzucimy. 4 mamy, no to na pewno będziemy musieli zrobić to. Zszokować gościa, tu byłoby najlepiej. O, jest, dobra, 5. Pięknie. No tak, ja musiałem dostać, przecież ja mam 5 tarczy, dlatego mówię, że tak jakoś mało zdrowe mi zeszło. Miałem tarczę, on wyssał mi za mnie tę energię, mimo wszystko. Skubany. Użyjemy sobie 3, żeby trochę się wyleczyć, proszę bardzo. I teraz tak, 4 zada obrażenia. Even to damage. Tak. To łatwo byłoby tę grę przetłumaczyć na różne języki, jest tylko po angielsku. Co ciekawe, jeszcze im ciekawostka. Ta gra niestety, jeśli chodzi o funkcje steamowe, ma tylko i wyłącznie to, że jest na single player. Nie ma ani achievementów, nie ma Steam Clouda, nie ma wsparcia dla kontrolera. Gramy, zobacz, dlatego gram myszką, bo to w sumie da się grać myszką. Faktycznie to byłoby trudne tutaj, znaczy dałoby się wrzucić tutaj ten pada, ale kontrolera, ale nie ma tego tutaj w ogóle wziętego pod uwagę. Twórca uznał, że nie będzie dorzucał, także no. Mogę już teraz przerzucić w sumie, ale nie ma wsparcia dla kontrolera, jak widzicie, tak jak mówię i... O, wystał za mnie 4 znowu, skubaniec. Ale Fury jest gotowe. No właśnie, teraz mogę mnożyć Limit Break. Mogę mnożyć jakąś akcję. Na razie jeszcze nie wiem jaką, mogę nawet pomnożyć sobie leczenie, nie? O! Zrobimy tak. Podniesiemy. Użyjemy Fury. I teraz tak. Dziab i dziab. I teoretycznie to po nim, bo 4 aż go dobije. To, że zszokowaliśmy go, to już nie miało sensu, ale popełniłem jeden błąd. Mogłem pozostałe kości przed atakiem użyć do leczenia. Przynajmniej jedną, tak? Bo to jedną tylko mogę użyć. How embarrassing! If this gets back to the Roombas, I'll never hear the end of it. Roombas! To nie jest odniesień do... Nie wiem, do... Mario? Nie, to był Goomba, nie Roomba. Ciekawe, do czego to nawiązanie. No i zobaczmy na koniec jeszcze, jaka będzie nagroda. Claw! Max 3, do... Damage and add 1 poison. Proszę bardzo, pazur, który będzie nam zdawał obrażenia od trucia. Tu mamy 7 health, o idealnie. I mamy pełne zdrowie, proszę bardzo. Dobra, moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Będziemy grali oczywiście dalej za 2 dni w następnym materiale z Dicey Dungeon. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Mi się podoba. Naprawdę fajna taka gierka na lekkie pomyślenie, pozbieranie sobie przez to, że jest mocno regrywalna i jest też wszystko tutaj, co widzicie, jest... O Jezu, głos mi siada. I już jestem. Chyba będzie dobrze. Więc jest mocno regrywalna, biorąc pod uwagę, że będziemy zawsze grali w coś, że każda gra będzie inna, tak? Więc można teraz na przykład w ogóle wywalić w ogóle Spike Shield i dorzucić Claw i dorzucić Blight. Tylko, że duplikacja trucizny za 24 dorzucone wartości, to myślę, że to jest dobre na jakieś walki z bossami. Nie wiem, czy tu jest jakaś walka z bossem. Może właśnie Blight jest dobry na potyczki z bossami. Na przykład mamy duże rzeczy, które zadają truciznę, nadają truciznę, więc będziemy mogli na przykład tego Blighta tutaj sobie użyć, tak?
Jak zobaczymy, że jakiś przeciwnik jest trudny, to możemy wycofać się z potyczki, zmienić ekwipunek i tak dalej. No ale będziemy to wszystko ogarniać w przyszłości. Pamiętajcie też zostawić w komentarzach jakieś tam własne opinie na temat tej gry, bo jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Ja wam serdecznie dziękuję, Wielka Piona, i do zobaczyska. Cześć!